56 tysięcy czekało na tą chwilę. Polsko! Biały dzień, góry! O Chryste Panie, co tutaj się dzisiaj wydarzyło? Zapraszam na vloga z meczu Polska-Anglia. Witajcie przyjaciele! Jako, że vlogi podczas Euro oglądały się całkiem dobrze, za co serdecznie dziękuję, pomyśleliśmy sobie, że przy okazji meczu z Anglią na Narodowym głupio byłoby nie kontynuować tej serii. Zapraszam, zapraszam, zapraszam! Siatki zimne są tuż przed stadionem, strategiczne miejsce. Powody do optymizmu są takie, że trzeba w coś wierzyć, a wierzymy jednak w tą reprezentację. Czasami wychodzą słabe mecze, po słabych meczach wychodzi coś dobrego, także mam nadzieję, że dzisiaj wyjdzie naprawdę dobry mecz. Co, wygramy, nic innego mi się nie liczy, nie? No nie, no u siebie nie przegrywamy, więc ja tu ewentualnie może remis, ale nie przegramy. Pewnie, pewna wygrana. 3 punkty dzisiaj. Prawie 2 bramki strzelaj, wygrywamy to. Cześć. Wierzymy. Wierzymy, wierzymy. Wiesz, optymizm w naszych sercach jest i przede wszystkim jakbyśmy nie wierzyli, to byśmy tu nie przyjechali. To będzie nasze Wembley, ten narodowy. Górą serca Polska wygra mecz. Do boju Polska. Tylko Lewandowski. No. Tylko Robert. Lewandowski pociągnie dzisiaj tę kadrę. No, dokładnie, też tak myślimy. No. Myślę, że atmosfera poprowadzi tą drużynę do zwycięstwa. Nie, za Polska. Ale tu tak mylące szaliki, można powiedzieć. Nie, jak, nie Polska, Anglia. Jeszcze z datą, nie? Z datą. 1-0 dla nas. Nic nie pozostaje, tylko my wygrać, prawda? My przyjechaliśmy 600 km. My jeździmy. Jeździmy i wierzymy. Jak nie, to niech zremisują. Nie? No. To też będzie dobre. To też będzie dobre. Trochę nie wiadomo, w jakim tonie nagrywać tego vloga. No bo z jednej strony można polecieć klasykiem. Wierzyliśmy, jak zwykle, ale byliśmy frajerami. My, kibice reprezentacji Polski, jesteśmy frajerami. Z drugiej strony, może wydarzy się jakiś cud, może ta wiara jest w jakiś sposób uzasadniona. Cholera wie, wszystko się może wydarzyć. Super. Dzięki, super. Proszę. Dziękujemy. Dzięki. Piękne miejsce, fajnie się wypoczywa, od razu słoneczko uderza prosto w twarz, idealnie przed meczem. Spędzamy czas, myślę, że tu jest całkiem przyjemnie, no bo jest gdzie posiedzieć, nie ma takiego tłumu. Polecam, nie jestem stąd, ale jak najbardziej polecam. Lewy maszyna, wierzymy, że da radę. Żeby szli do boju, żeby wygrali mecz. Żeby mieli głowy podniesione do góry, żeby się nie bali tych Anglików, tak? Polska! Biało-czerwoni! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! To mam zamiłowanie do angielskiej Premier League i cały czas to podtrzymuję nawet dzisiaj. Wiadomo, że gdzieś tam głęboko w sercu jest Polska i tego się nie wyzbędę, aczkolwiek dzisiaj przyjechałem zobaczyć angielskich graczy na żywo i tego się trzymam. Patrzcie, kupiłem sobie światło. Jest widno dzięki temu. Słabe strony Anglików. Ostatnio o tym myślałem i tak dochodzę do wniosku, że tak ze stricte piłkarskiego punktu widzenia to tam nie ma słabych punktów. Natomiast to, na czym opieram swój optymizm, to jest to, że po prostu Anglicy mogą nieco odpuścić. To znaczy, że mają już 15 punktów, ten remis dla nich dzisiaj to jest taki normalny wynik, który po prostu przybliża ich do awansu. Oni dzisiaj nie muszą się specjalnie wysilać, także
wydaje mi się, że jeśli miałbym szukać tutaj szansy Polaków, to właśnie w tym. Tym jedynym argumentem jest to, że Robert Lewandowski przebierze się w Supermana. No, ale się za bardzo przebierać nie musi. Dokładnie, nie musi się przebierać, bo jest absolutnie w kosmicznej formie. Stąd moje pytanie do Paulo Sousy, czy Lewy jest kosmitą? Bo nie tylko znakomicie strzela, ale też wychodzi na pozycję, tłumaczy wszystkim kolegom, co mają robić. Rzeczywiście widzieliśmy to w San Marino, kiedy tymi paluszkami pokazuje Wojtkowi Szczęsnemu i innym piłkarzom, co mają dokładnie robić, jak mają nie zagrywać. Także naprawdę wszystko jest dla tego superbohatera stworzone. Tylko wszystko jest w jego nogach i głowie. Mam wrażenie, że przed meczem to jest takie trochę szukanie na siłę jakiegokolwiek minimalnego argumentu za tym, że możemy coś z Anglikami ugrać. No ja widzę co najmniej kilka, ale takich totalnie na siłę. Pierwszy, całkiem dobrze radzimy sobie na Stadionie Narodowym, zwłaszcza w meczach eliminacyjnych. I tutaj wjeżdża wielki, fantastyczny obrazek od naszego profesjonalnego grafika. W sumie Anglicy to nie już awansowali, jak się popatrzy na układ sił w grupie, więc wyobrażam sobie, że są w stanie przyjechać do Warszawy na takim luziku. Poza tym, poważni eksperci twierdzą, że ta Anglia to w ogóle są... Na Boga, czego my się boimy, jakichś Anglików? Oni w tej chwili naprawdę mają słaby zespół. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mam nadzieję, że bierzecie pod uwagę, że to zgrupowanie było bez Zielińskiego i Temerze. Musiał. A nie, no powiedz. Natomiast gdy rozmawiałem z kibicami, no to fascynująca w kibicach jest taka ślepa wiara w to, że po prostu nam się może udać w jakiś sposób. Kibic, nie mówię tego w złym kontekście, jest trochę głupi. Kibic jest trochę jak taki wierny pies. To znaczy, on wierzy w tę reprezentację, do końca nie wie dlaczego. Jakby się zaczął nad tym zastanawiać, to doszedłby do wniosku, że nie ma logicznych argumentów za tym, że można wierzyć w Polaków przed tym meczem. Nie mówię tego totalnie w złym kontekście, bo to jest pozytywne, to jest w sumie coś, dlaczego my wszyscy oglądamy te mecze, no bo cokolwiek by się działo, no to my i tak będziemy wierzyć w to, że jakoś nam się uda. Kiedy słuchałem tych kibiców, którzy wypowiadali się przed meczem, to myślałem sobie, kurde, no najebniacy, frajerzy, jak zwykle. Nastawiałem się, w sumie nawet nie wiadomo na czym opierali swoją wiarę, ale tak sobie teraz myślę, że to jest właśnie chyba najfajniejsze w kibicowaniu, że kiedy rozum miałby ci powiedzieć, co dobrego czeka nas w meczu z Anglikami, to prawdopodobnie nic by ci nie podpowiedział. A kiedy mówi serce, to jakoś tak patrzysz w różowych okularach i okazuje się, że jesteś w stanie po prostu wierzyć, tak zupełnie szczerze. I potem się okazuje, że no jednak nie byłeś głupi, jednak nie byłeś naiwniakiem, że czasem się wszystko udaje. Jest dobrze, jest całkiem dobrze, aż jestem totalnie zdziwiony. Niestety nie mogę nagrywać, jak jestem na trybunach, ale w sumie oglądacie wszystko w telewizji, więc po co wam to? Podczas angielskiego hymnu były gwizdy, nie pytajcie mnie dlaczego, ale na szczęście za chwilę zagłuszyliśmy je, kibice polscy, brawami dla Anglików. Później gwizdy były podczas klękania przez angielskich piłkarzy, nie pytajcie mnie dlaczego, nie wiem. No ale generalnie, będę sztos. Jeżeli chodzi o grę, no to niewątpliwie najlepsze 45 minut za kadencji Paulo Sousy w defensywie. Myślę, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No z Albanią mieliśmy większe problemy. Albania sobie stworzyła więcej sytuacji niż Anglia na razie. Polacy, jesteśmy z wami. Jest z wami też powiat wołomiński. I jest z wami również moja babcia mieszkająca na Ochocie. No dobrze grają, fajna atmosfera. Dawno nie byłem na meczu. Kibice niosą naszą reprezentację. Jest super. Mam taki plan. Jak gramy z dobrymi rywalami, przyjeżdża Paulo Sousa z Portugalii. Jak gramy ze słabeuszami, dzwonimy po starego, dobrego Jurka Brzęczka. I wtedy mamy co najmniej srebrny medal Mistrzostw Świata, którym obaj panowie by się podzielili na pół. Chyba dobry pomysł. Proszę bardzo, herbatka. Ale nie ma cukru. Lenie, no to dobrze, bo ja słyszałem, że cukier to jest biała śmierć. Więc chciałbym, żeby jedyną białą śmiercią dzisiaj była Polska ubrana na biało. Biało-czerwono oczywiście dla Anglii. Na zdrowie. O Chryste Panie, co tutaj się dzisiaj wydarzyło? Ja powiem jedno. Polska! Przyjechałem 500 km po to, żeby zobaczyć właśnie taki mecz. Naprawdę warto było. Chłopaki, drużyno, coraz lepiej.
Jest dobrze. Zajebiście. Wreszcie, kurwa, coś. Specjalnie, kurde, dla nas wszystkich. 56 tysięcy czekało na tą chwilę. Piękny meczek. Polsko! Biały dzień, Where are you from? I'm from Zimbabwe. Okay. Yeah, but I love Poland, yeah! Zajebiście. Remis dla Anglików nie był zasłużony. Może być zwycięzcą Polaków. Nie, no chyba lepsi byliśmy, co? Szkoda ta jedna bramka. Jakby Fabiański był, to by może obronił. Będzie legenda teraz. Bardzo fajnie. Zasłużenie, powinniśmy wygrać. Agata tutaj chciała specjalnie. Ale pozdrowić. Przyniosłam szczęście, tak, więc... Debiut na Stadionie tak. Narodowym, także... Okay. Trzeba pogratulować i zapraszać częściej, prawda? Pozdrawiamy wujka Janusza. Pozdrawiamy! Polska! Biało-czerwoni! Zajebisty meczek! Twierdza nie zdobyta! Twierdza nie zdobyta! Mamy tutaj kolegę, który jest! Proszę bardzo! Polska! Biało-czerwoni! Top, top. Polska, niesamowita kadra. Super była. Super, na pewno będziemy całą drogę świętować do domu. A jak stadion eksplodował, to po prostu aż ziemia się trzęsła. Ale ja mówiłem, że 93 i będzie bramka. No wiesz co, może się okazać, że ten punkt będzie bezcenny, prawda? Ale cieszmy się tym punktem, bo czym mamy się cieszyć? No to jak najbardziej, no, jak najbardziej. Trzeba go szanować, nie? To nie można, nie można. Szanujmy to najważniejsze zdanie w polskiej piłce. Szanujmy ten jeden punkt. Nie no. Biało-czerwoni Polska. Dziękujemy! Bohaterem dnia są nie tylko Polacy, nie tylko Paulo Sousa, ale i nasz redakcyjny kolega Marcin, który dzisiaj zadebiutował w roli komentatora i to od razu na mecz reprezentacji Polski. Zremisowaliśmy 1-1. Myślę, że jestem teraz takim talizmanem tej kadry. Myślę, że to jest trochę na kanwie Igrzysk Paraolimpijskich, gdzie pracowałem przy TVP Sport. Po raz pierwszy pracowałem przy igrzyskach w Rio, później teraz przy tych igrzyskach, które się zakończyły kilka dni temu w Tokio. Był taki film robiony przez TVP Sport, gdzie były pokazane kulisy, jak komentuje osoba niewidoma, w których powiedziałem, że moim marzeniem jest skomentować PKO BP Ekstraklasę. Jak odebrałem telefon z TVP Sport właśnie z taką propozycją, to na początku pomyślałem, że wiesz, to jest mamy cię, za chwilę tu wyskoczą jacyś goście, którzy będą, haha, wkręciliśmy cię. Kolejne bariery przeze mnie zostały przełamane, pokazałem, że coś takiego można zrobić, więc no zajebiście się cieszę i bardzo mi miło. I ja wiem, że jako dwójka, ta komentatorska, przede wszystkim nie miałem zagadać tego meczu, żeby na siłę nie chcieć tego mikrofonu wyrywać, bo te emocje były bardzo duże. Śmieszna sytuacja, bo gdzieś w 80 którejś minucie skrytykowałem Damiana Szymańskiego, że bardzo mało wniósł, że no, gra poniżej oczekiwań, że tego nie oczekiwaliśmy od niego. Zamknął mi usta. No i bardzo się cieszę, to są niezwykłe emocje, gdzieś aż trochę człowieka łapało za gardło przed tym mikrofonem komentatorskim wtedy, kiedy zremisowaliśmy i przede wszystkim jestem dwójką. No nie będę robił z siebie debila, nie będę opowiadał o tym, że ten podał do tego, a ten zagrał dobrze, a ten zagrał źle, no bo ja tego nie widziałem. Nie będę mówił o tym, czy nie wiem, czy Lewandowski dobrze podał, czy Krychowiak dobrze podał, ale mogę opowiedzieć o tym, że Robert Lewandowski zagrał 125 mecz w reprezentacji, że do tej pory ma zdobyte 72 bramki, że teraz zanotował bardzo ważną asystę, że Jakub Moder 2 lata temu grał w Odrze Opole, a teraz gra w Premier League i gra bardzo dobrze tutaj w polskiej reprezentacji, jest taką naszą nadzieją. To są takie rzeczy dookoła tej gry, dodawanie takich smaczków, dodawanie takiej pikanterii, dodawanie czegoś takiego, co może pomóc widzowi lepiej odbierać ten mecz. I mam nadzieję, że w tej roli się spełniłem, że w tej roli się sprawdziłem. No i co? I nie chciałbym zostać przy tym jednym meczu. Mam nadzieję, że takich meczów będę mógł zrobić jeszcze kilka w swoim życiu i że będę pokazywał, że te bariery istnieją tylko w naszych głowach. Redaktorze Gapiński, apel. Proszę redaktora Ryszkę wpisywać na mecze Ekstraklasy do ramówki Weszło FM. A w ogóle z Marcinem jest ciekawa historia, jak nagrywaliśmy, bo doświetlałem go tym światłem, o którym wam wcześniej mówiłem. I wszyscy mówią, że to światło razi, a Marcin nie miał tego problemu, siłą rzeczy. Dzięki serdeczne i oby przy następnym meczu reprezentacji były równie pogodne nastroje.